Dzień dobry, tu Wilnoteka. Dzisiaj mamy dla Państwa niestety nieco smutną tekę, bo prosto z sądu. Z przegranego sądu. Niestety w tej sprawie przegrali nie tylko Polacy na Litwie, ale też chyba sama Litwa i cała Europa, bo tak naprawdę przegrano pewne wartości i wizerunek. Na Litwie nie mogą być używane polskojęzyczne tablice nazw ulic równolegle z tablicami litewskimi, bo jest to niezgodne z prawem. Taka jest ostateczna i nieodwołalna decyzja litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego. Samorząd rejonu wileńskiego ma miesiąc na realizację woli sądu, czyli zdjęcie polskich tablic w czterech miejscowościach na Wileńszczyźnie. Podjęliśmy całego trudu obrony interesów naszych mieszkańców, ażeby obronić to, co ich wolę tak naprawdę. I przeszliśmy wszelkie instancje. Więcej możliwości odwoławczych na Litwie nie ma, ponieważ to już ostateczny wyrok i niezaskarżalny, który samorząd rejonu wileńskiego powinien wykonać. Sprawa trafiła do sądu w 2007 roku za sprawą pełnomocnika rządu na okręg wileński i za sprawą sprzeczności litewskich ustaw. Umieszczając polskojęzyczne tablice, samorządy kierowały się litewską ustawą o mniejszościach narodowych, która uznaje język lokalny jako język pomocniczy na terenach zwarcie zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe. Kierowały się też ogólnie przyjętą zasadą europejską, co jest zapisane również w Europejskiej Konwencji Samorządowej. Litwa przed laty ją ratyfikowała. Ale pełnomocnik rządu, opinia publiczna, a teraz sąd uznali wyższość ustawy o języku państwowym, która ustanawia na Litwie jedyny język urzędowy, język litewski. W systemie polityczno-prawnym naszego kraju funkcjonowanie mniejszości nie jest precyzyjnie określone, dlatego musimy kierować się istniejącą bazą ustawową. Sąd przyznał wyższość ustawy o języku państwowym, a ustawy o mniejszościach narodowych i Europejską Konwencję potraktowano jako dokumenty ogólnego zalecenia. Niech mi wytłumaczy ktoś, co to ma znaczyć, że państwo przyjmuje ustawy, która ma znaczenie ogólne, ale które nie mogą być stosowane na praktyce. W teorii prawa jest takie pojęcie lex specialis i lex generalis. Lex specialis, to znaczy specjalna ustawa, zawsze ma górę. Więc jeśli jest konflikt między ustawą ogólną, w tym wypadku ustawa o języku państwowym, a ustawą specjalną, w tym wypadku ustawa o mniejszościach narodowych, górę ma ustawa o mniejszościach narodowych. Z mojego punktu widzenia sąd zrobił błąd. Polskie tablice z nazwami ulic pojawiły się przed 10 laty w niektórych miejscowościach rejonu wileńskiego i solecznickiego, tam gdzie taką prośbę zadeklarowali sami mieszkańcy, między innymi również w Turgielach należących do rejonu solecznickiego. Sądy sądami, a sprawiedliwość i tak musi być po naszej stronie. Tę złotą myśl Pawlaków ze znanej polskiej komedii na Litwie niestety brutalnie urzeczywistniono. Nie komedia, farsa, bo sądy mimo XXI wieku wciąż jak z innej epoki. Nikogo nie dziwią upolitycznione sądy, bo tak naprawdę walka idzie o dużo więcej. Na ostrzu noża jest być albo nie być polskiej społeczności na Litwie. W Turgielach dominuje język polski, bo tu, jak już rzadko gdzie, wciąż mało jest napływowej ludności litewskiej. To jest informacja. Informacji musi być czym najwięcej, a nie ograniczyć jej. Nie prosimy o to, żeby to było napisane jakieś po niemiecku czy po francusku, bo my jesteśmy Polacy, musimy czytać po polsku. Brałem udział w spisie ludności i doskonale wiem, że w naszym rejonie 80% stanowią Polacy, a więc rozumiemy, że państwowy język jest litewski, to jest nazwa ulicy u nas na pierwszym miejscu po litewsku, a na drugim miejscu po polsku. W Turgielach wciąż podkreślano, że Polacy nie negują języka państwowego, uznają jego urzędowy charakter, a język polski mógłby i miałby być tylko językiem pomocniczym w życiu publicznym. Nie mamy żadnej sprzeczności, żeby było i po litewsku, i po polsku. Mieszkamy w państwie litewskim, więc musi być po litewsku, tak jak i uczymy się języka litewskiego. A i nadpisy muszą być też po polsku, bo jesteśmy Polakami i większość starszych osób nie może przeczytać, nie umie, zresztą chcemy udowodnić, że od wieku wiecznie jesteśmy tutaj Polakami. Spójrzmy na sytuację, powiedzmy, Polaków w ościennych krajach na Białorusi, albo powiedzmy nawet tych Polaków, którzy na Litwie mieszkając gdzieś poza zwartym skupiskiem, jak powiedzmy w rejonie szerwińskim, święciańskim czy w Kownie, tam gdzie właśnie nie mieli okazji do edukacji w języku ojczystym, tam gdzie nie mieli okazji właśnie publicznie używać swojego języka. Dzisiaj ten język naprawdę w wielu przypadkach, poza nielicznymi wyjątkami, jest językiem martwym.
W Turgielach jest polska szkoła, działa zespół Turgielanka, dobrze znany w Polsce m.in. z Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, a wszystkie sprawy załatwia się w starostwie zarządzanym przez polski samorząd. Ale i tu, zgodnie z prawem, urząd powinien przyjmować interesantów wyłącznie w języku państwowym, czyli litewskim, a jeśli ktoś go nie zna, w asyście tłumacza. Jak zajdziesz w Solecznikach i w Turgielach, wszystkie rozmawiają po polsku. Ja rozmawiam po polsku i wszystkie rozmawiają po polsku. Bo ja nie umiem, więc jak to mówi się, no to co zrobisz? To pracuję w urzędzie, ja rozumiem, że musi wiedzieć język państwowy i wszystko, ale czemu jak przyszedł człowiek i nie rozumie, albo Polak z Polakiem rozmawiać po litewsku? Absurdalnych decyzji jest dużo więcej, nie wszystkie są wykonywane, na razie. Decyzję o zdjęciu tablic z napisami nazw ulic raczej przyjdzie wykonać. To wszystko nam nawiązuje się z góry, od sądu idzie, nie? No trzeba skłócić. Idzie kryzys, mają problemy, strajki zaczynają się. No potrzebny wróg, trzeba odwrócić uwagę od tych problemów ekonomicznych, tych ważnych problemów. No to od znajdźmy znowuż wroga, Wileńszczyzna, pod sobliczkami powalczmy. Żyje się trudno teraz i Polakom, i Litwinom, a teraz bardzo modny ten okres kryzysu, gdzie on potrzebny, gdzie niepotrzebny. No a nam bardzo jeszcze trudniej żyje się, bo nam ciągle udowadniają, na przykład, że ja Władysława, nie jestem Władysława. Przed 5 laty, gdy Polska i Litwa wstępowały do Unii Europejskiej, Polacy na Litwie należeli do największych euroentuzjastów. Wierzyli, że europejskie prawa mniejszości narodowych ujęte w specjalnej konwencji będą wreszcie respektowane. 19 państw unijnych zezwala na pisanie przez mniejszość narodową użycie języka na tablicach. Tylko 2 państwa powiedzieli na nie, to Łotwa i Bułgaria. Przestrzegania konwencji pilnuje specjalna komisja przy Komitecie Ministrów Rady Europy. Euroobserwatorzy już dwukrotnie gościli na Litwie i dwukrotnie w swoich raportach zarzucali litewskim władzom ewidentne naruszenia praw mniejszości. Nieraz nawet bardzo głębokie i dobre raporty i słuszne piszą. Przekazuję wszystkie te raporty do Komitetu Ministrów w Radzie Europy. I tam w tym komitecie ministrów tono, albo jak inaczej mówimy, rozchodzą się po kościach. Nie są przewidziane żadne sankcje. Obowiązek przestrzegania konwencji ma wynikać z samego faktu jej ratyfikacji. Za poprzedniego rządu przynajmniej litewskie MSZ apelowało o ostateczne uregulowanie sytuacji prawnej mniejszości narodowych. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by kwestie podwójnego nazewnictwa i oryginalnej pisowni nazwisk rozstrzygnięto zgodnie z międzynarodowymi zasadami. Powołano nawet grupę roboczą, która miała opracować akty poustawowe reglamentujące używanie języka polskiego i nawet przygotowano te akty. Zabrakło woli politycznej, żeby tą pracę, powiedzmy, przypieczętować wysłaniem tych naszych starań, tej naszej pracy do rządu, powiedzmy, tego projektu. I wystarczyłoby, żeby rząd przyjąłby, bo to wtedy nie potrzebowałoby decyzji nad Sejmu po prostu, bo to jest jakby akt podstawowy, ma prawo rząd zatwierdzić na posiedzeniu rządu. Więc wtedy do tego nie doszło właśnie z racji politycznych. Nowy rząd z kolei deklarował, że rozważa wznowienie pracy tej grupy roboczej, ale jak widać, że na razie tylko na deklaracji się skończyło. Z tym orzeczeniem sądu rząd litewski będzie miał problemy z następnym sprawozdaniem. Nie wiem, co rząd litewski wskaże, gdy będzie zapytany, że co tam u was się dzieje w sądach. Więc, a że oni taką konferencję będą mieli, to nie ma wątpliwości. Ani Bruksela w ciągu 5, ani Warszawa w ciągu 15 lat, jakie mijają w chwili podpisania polsko-litewskiego traktatu, nie potrafiły skłonić Litwę do realnego przestrzegania praw mniejszości. U stóp Góry Gedymina, gdzie przez wieki kwitła tolerancja i wielokulturowość, dziś grają na nosie, a na apele o przestrzeganie zobowiązań i zwykłą wielkoduszność reagują krzykiem, że krzywda się dzieje małym narodom, zapominając o tych jeszcze mniejszych. Tyle na dziś. Do zobaczenia już za tydzień.